i posłuchajcie świadectw, jak ludzie, jak my doświadczyliśmy żywego Boga i Jezusa. Nie Boga z kościoła, który wisi na krzyżu. Nie Boga z obrazka, ale żywego Boga, z którym spotkaliśmy się w duchu. Kochani, mam na imię Damian Lorek i chcę wam powiedzieć, jak w 2015 roku poznałem Chrystusa, poznałem Jezusa, Jego miłość. Spotkałem się z Nim w duchu. Funkcjonowałem sobie, jak każdy inny, przeciętny Polak. Jak wy teraz, tak się poruszałem na spidzie. I sobie tak wybierałem kierunek, cel, gdzie mam iść. Ale chcę wam powiedzieć, że od małego w moim sercu była pustka. I tą pustkę, gdy dorastałem, wypełniałem sobie ją alkoholem, narkotykami, seksem, pornografią, najgorszymi rzeczami, jakie są na tej ziemi, bo ta ziemia jest skażona. Chcę wam powiedzieć, że od razu wpadłem w grono, gdzie były narkotyki. 8 lat byłem uzależniony od narkotyków. Sam sobie chciałem poradzić, dać sobie radę, ale nie potrafiłem, bo byłem zniewolony. I dwukrotnie, gdy przedawkowałem, zawołałem ze szczerego serca do Jezusa. Powiedziałem: Jezu, jeżeli Ty żyjesz i istniejesz w ogóle, to mi się objaw i ogarnij moje życie, bo ja już tak nie chcę funkcjonować. Powiedzielibyście, że jestem już skończony, że nie ma dla mnie ratunku, że jestem narkomanem. Ja nim byłem, ale gdy spotkałem się z Jezusem, z Jego osobą i poznałem Go, że jest święty, ja się uniżyłem, padłem na kolana i zacząłem płakać, zacząłem pokutować ze starego mojego życia, bo moje stare życie było i jednym wielkim grzechem. A gdy zacząłem czytać Biblię, to się dowiedziałem, że karą za grzech jest śmierć. Jest śmierć. I mnie to bardzo poruszyło i mnie to dotkło, że takie życie, jakie ja prowadzę, to jest drogą do piekła. Pokazywałem, zarzucałem maskę, że jestem dobrym człowiekiem. Ale również z Biblii dowiedziałem się, że nie z uczynków jesteś zbawiony, lecz z łaski. Z łaski. I możesz dziś być dobrym człowiekiem. Pokazywać, że jesteś świetny, mega. Ale nie jesteś zbawiony. Bo gdy przyjdziesz do Jezusa szczerze i zaprosisz Go do swojego serca, oddasz Mu swoje życie i uznasz i wyznasz, że jest Panem i Zbawicielem, zbawiony będziesz. Na marne twoje dobre uczynki. Jezus przyszedł do mnie, jak byłem naćpany, i dał mi łaskę. I powiedział, że cię takiego już nie zostawię. I to jest Bóg. Poznałem Boga, który jest dobrym Bogiem. I Jezus objawił mi tatusia. I Jezus objawił wam tatusia. Ale pytanie, czy wy chcecie i Jezusa, Boga żywego? Dziś jesteśmy tutaj po to, aby powiedzieć wam Ewangelię. Ewangelię, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu za wasze grzechy. Za wasze grzechy i za twoje, przyjacielu. Ale to od ciebie zależy. To twoja decyzja, którą drogą będziesz szedł. Którą drogą będziesz szedł. Jest tylko niebo i piekło. U Boga jest tak albo nie.
i to ty decydujesz. I to ty decydujesz. Jezus dziś czeka. Jezus dziś czeka na ciebie. Ale przestań go zacząć. Odwróć się. Bo to ty dziś jesteś odwrócony do Boga plecami. Tak jak ja byłem odwrócony. I dziś stoisz przed decyzją. Którą drogą pójdziesz? Czy wybierasz zbawienie? Czy śmierć? Życie wieczne? Jeżeli pragniesz Boga, to przyjdź do nas. Przyprowadzimy cię do Jezusa w prosty sposób. Bóg jest prosty, nie jest skomplikowany, nie jest humanistą. Wystarczy, że uwierzysz. Wystarczy, że uwierzysz. I ja chcę w tobie to wzbudzić dziś. Tak w 2015 roku wzbudziło się to we mnie. Święty Duch mnie wypełnił. Narodziłem się na nowo z Bożego Ducha. I ty dziś również musisz się narodzić na nowo. I przyjdź do Ojca. I to jest dla ciebie. Zatrzymaj się. I posłuchaj świadectw ludzi, którzy żyją z Bogiem, z Jezusem. Zapraszam cię.